Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do mnie drogą SMS. Czy to poprzez portal Magiczne Wrota, czy też stronę Tibendy Nation. Na Magicznych Wrotach jest to ostatni filmik realizowany z tym numerem SMS-u. Zatem od jutra, w zasadzie już od dzisiaj, po godzinie, załóżmy 15, najprawdopodobniej będzie to już nowy SMS, ale też kontrolujcie to. Zatem to jest jakby ostatni filmik, w którym jest odpowiedź na ten właśnie numer. Zatem miejcie to bardzo proszę na uwadze. Ja również w miniaturce będę starała Wam się to przypominać. Cóż jeszcze? Tip and the Nation. Również już są nowe ceny z nowym rokiem. Zatem one też się tutaj jakby pozmieniały. Warto sobie to sprawdzać. Zresztą na tipie macie pokazane, jakie są minimalne tutaj, nazwijmy to, kwoty. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze. To tak chciałam, żeby było na gorąco, na bieżąco, żebyście mieli na te informacje. Jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, karty angielskie, rytuały również nie są mi obce. Aby móc skorzystać z opcji tutaj, wysyłacie SMS-ki poprzez Magiczne Wrota lub Tip and the Nation i pozwólcie, że dzisiaj nie będę opowiadała o numerze ze względu na to, że on się będzie zmieniał, od jutra będę Wam podawała aktualne. Ale żeby ogólnie otrzymać odpowiedzi na pytania, to trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży, na kobiety w ciąży, na osoby trzecie. Nie pozwalam na drążenie uprzednio już uzyskanej prognozy, ale także nie pozwalam na powielanie pytań, bo to naprawdę, kochani, nie ma sensu. Pytania, które nie są zgodne z zasadami IBHP Tarota, będą przeze mnie pomijane. Jedno pytanie konkretne w jednym SMS-ie. Jeżeli szukacie odpowiedzi w kartach, bardzo proszę, abyście podawali swoje imię, swoją datę urodzenia, treść pytania, jeśli o kogoś pytacie imię tej osoby. Zatem takie informacje. Na tipie Wasze imię, Wasza data urodzenia, pytanie, jeśli o kogoś pytacie, również imię. Jeśli posiadacie datę urodzenia, super, jeśli nie, to sobie poradzę. Jeżeli szukacie pracy, gdzieś tam chcecie się wyprowadzać, macie jakiś punkt zaczepienia, poinformujcie mnie o tym. Ja te informacje zostawiam dla siebie, tak abym była też pewna, że stricte tego właśnie zagadnienia dotyczy właśnie prognoza. No to co, zaczynamy. Idę najpierw na tipa. Zobaczymy, co tutaj właśnie poprzychodziło od Was. To było. I pyta Gosia. Jakie mamy szanse na trwały związek, małżeństwo? Jak wygląda relacja? Co jest nie tak? Jakie są przeszkody, sekrety? Jeżeli chodzi o kwestię jego daty urodzenia, tutaj jest coś takiego jak na pokaz. Pewne rzeczy muszą się zgadzać na zewnątrz u X-pana, który tutaj jest w zapytanie. Ważne jest też to, żeby uważać na zwracanie uwagi tej osobie, bo ta osoba dobrą radę może uznać za atak. Jeżeli ma gdzieś tam to w negatywie, to może reagować gdzieś tam fochem przysłowiowym i to może być też nie tak. Warto, żeby popracowała ta osoba nad impulsywnością, bo taka też może towarzyszyć, ale też ta osoba będzie potrzebowała kawałka swojej podłogi, czyli bez ograniczeń. To tylko tyle, jeżeli chodzi o kwestię daty urodzenia. Zobaczmy, co tutaj w kartach Wam się pokaże, jaka tu jest możliwa prognoza. Ok, musiałabym to troszkę przechylić. Myślę, że tak będzie dobrze. I teraz tak. Jakie Wy macie szanse na trwały związek, małżeństwa? Pokażcie karty. Jakie Wy macie szanse na trwały związek, małżeństwa? Jak wygląda ta relacja? Co jest nie tak? Jakie są przeszkody? Pokażcie karty. Teraz tak, co jest w przeszkodzie, co jest w przełożeniu? Warto się określać w historiach, czuć jakby poważne traktowanie i nie bagatelizowanie pewnych spraw i nie odwracać kota ogonem, bo coś takiego się tu rysuje. Jeżeli mówimy o kwestii tegoż mężczyzny, co on ma w głowie? Ja mam wrażenie, trójka kielichów jest miło, ale gdzieś tam nie do końca jest to tak, jakby on to brał w cudzysłowie tak bardzo, bardzo poważnie na tej zasadzie. W emocjach on
pracuje nad emocjami, ale również może oznaczać, że w jakiś ten sposób będzie skupiał teraz uwagę na historiach właśnie finansowych bądź zawodowych, bądź kocha pracę. Na tej zasadzie, bo trójka monet może mieć dwojakie znaczenie, czyli właśnie pracuje nad emocjami, ale również jeżeli gdzieś tam praca jest jego pasją, to też w jakiś ten sposób może to z nich realizować swoje działania, emocje, ale również z historiami tutaj na przykład naprawianiu sobie statusu finansowego. Zamiary nie są złe tutaj z jego strony w całej tej historii. Karty też pokazują, że tu jakaś osoba z otoczenia po twojej stronie w jakiś ten sposób może rzutować na obraz całej tej relacji. Ważne jest też to, żeby nie porównywać siebie bądź swoich zachowań poprzez pryzmat tego, co było. Na przykład twoja osoba, żeby nie porównywała bądź gdzieś tam nie doszukiwała się czegoś w temu panu, czegoś z poprzednich na przykład historii, bądź nie oczekiwała, żeby było tak jak na przykład ktoś z przeszłości. To jest porównywanie w każdym razie. To, co jest nie tak, dziesiątka mieczy, pewne rzeczy nie zostały zupełnie zakopane. Nie zostało coś odbudowane. Warto zakopać jakieś stare, nazwijmy to, historie, włącznie z tymi, co się między wami gdzieś tam może po drodze podziało. Trzeba to zakopać, bo bez tego nie będzie możliwości realizowania tego. To, co jest jeszcze w przeszkodzie, karty pokazują, że ktoś boi się podjęcia tak zwanej ostatecznej decyzji wchodzenia w stałe związek tutaj. Karty aspekt dzieci z dziećmi związany również może być w przeszkodzie. I karty pokazują, żeby zwrócić uwagę na aspekt budowania rodziny. Wy możecie mieć troszkę inne patrzenie na to jako całokształt. I karty pokazują tutaj, żeby otoczenie również w jakikolwiek sposób nie próbowało tutaj za bardzo się wtrącać, bo może być też w przeszkodzie. Ja mam wrażenie, że wy musieliście się spotkać. Karty też pokazują, że musicie przepracować jakieś historie, które was ciągną w dół, czy to z przeszłości, wyswobodzić się z jakichś również starych schematów zachowań. Zatem, jakie wy macie szanse, jeśli nie zakopiecie pewnych historii, nie zostawicie przeszłości za sobą. Jeżeli ktoś będzie gdzieś tam się obawiał przedsięwzięcia i wejścia w związek trwały, nie przepracujecie aspekt z dziećmi w tle, to jest różnie, może być odbierane. Chcę, nie chcę, wychowywanie, niewychowanie, posiadam, nie posiadam i tak dalej. I budowanie struktur domu jako całokształtu, żeby to też pogodzić. I przypominam, z daty urodzenia ten mężczyzna będzie potrzebował mieć tak zwany swój świat. Ile on będzie chciał mówić, to mówić będzie, jeżeli nie, to po prostu nie dopytywać, bo to odwrotny skutek może finalnie przynieść. I jeżeli jesteście w stanie to przepracować, no to gdzieś tam to się też, gdzieś tam może inaczej realizować niż rozproszenie. Pozdrawiam serdecznie. Kasia, witaj Madziu. Pytanie ze strony, z tej strony Kasia. Mam pytanie, czy zostanie twoim mężem? A czy ty nie pytałaś już o jego osobę w innych konfiguracjach? Co, moja kochana? Czy on zostanie twoim mężem? Czy on zostanie twoim mężem? Pokażcie karty. Czy on zostanie twoim mężem? 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 Karty nie pokazują odpowiedzi nie, ale jednoznacznie tak również. Karty pokazują w ogóle, że gdzieś tam ta historia jest poza twoim zasięgiem, czyli mąż, jak on jako mąż. Karty też pokazują, że tu może jakby kandydat na męża pojawić się inny. Tutaj należałoby pewne rzeczy się albo skomunikować, jeżeli nie macie na przykład teraz kontaktu, to zacząć komunikację, bądź gdzieś tam konkretniej ze sobą gdzieś tam komunikować się. I karty pokazują, że historia, nazwijmy to małżeństwa jako takiego, nie jest w definicji pokazanej jako na zasadzie miałbym ci odpowiedzieć tak. Zatem mam wrażenie, że inny będzie kandydat na męża, a nie jest to osoba, mam wrażenie,
tego pana, o którego tutaj pytasz. Zatem na ten moment karty nie pokazują oczywistej odpowiedzi tak, definitywnej odpowiedzi nie, bo mi się pokazuje, że ktoś inny będzie kandydatem na męża niż ten mężczyzna. O, w ten sposób. Ewa, dzień dobry, bardzo proszę o rozkład na sprawy zawodowe w 2020 roku. Dobrze, sprawy zawodowe na 2020 rok dla Ewy. Pokażcie karty. Sprawy zawodowe na 2020 rok dla Ewy. Pokażcie karty. Sprawy zawodowe dla Ewy na 2020 rok. Pokażcie karty. Sprawy zawodowe dla Ewy na 2020 rok. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, karty pokazują, żeby w styczniu ukierunkowywać się jakby na wspólnej pracy, współpracy. W lutym w historiach zawodowych będzie trzeba pewne rzeczy zachowywać dla siebie, ale również będzie coś nie do końca jasne. Jeżeli chodzi o kwestie marca, kwietnia, karty pokazują, że będzie jakaś szansa powrotu do tego, co było, bądź ponowienie czegoś, co wydawało się już być poza Twoim zasięgiem. Karty też pokazują, że może być jakaś kontrola, ktoś może patrzeć na Twoje ręce w okolicach właśnie maja, czerwca, ale Ty w jakiś tam sposób nie do końca możesz czuć satysfakcję po tej kontroli. Również karty pokazują, żebyś uważała w historiach pracy na kobiety, bo mogą chcieć Cię oszukać bądź na coś naciągnąć. Finalnie karty pokazują tutaj, że pod koniec tego 2020 roku możesz dostać jakby dodatkowe obowiązki, z których nie do końca będziesz usatysfakcjonowana. Zatem reasumując, bądź tutaj osobą, która jest inicjatorem pewnych rzeczy, skrupulatna. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, uważaj na kobietę tutaj z otoczenia, która może Cię w jakiś ten sposób na coś naciągnąć. Może być jakaś kontrola, może być również próba Twojej osoby docenienia, a Ty nie do końca będziesz usatysfakcjonowana z tego docenienia. Również współpracuj, pewne informacje zostawię dla siebie, które będziesz otrzymywała w tak zwanym darze, żebyś tego nie powielała jakby dalej. I karty pokazują, że będą możliwe jakieś tutaj powroty do spraw, które wydają się teraz być na przykład poza Twoim zasięgiem. Tak to na razie wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mariola, witaj Madziu. Mam spotkanie. Czy jest dość choć jedna osoba, której mogę, powiedz mi, czy jest choć jedna osoba, której mogę ufać? Czy jest jedna osoba wśród tych, której możesz ufać? Pokażcie karty. Czy jest choć jedna osoba, której możesz ufać? Czy jest choć jedną osobą, której możesz ufać? Pokażcie karty. Czy jest choć jedną osobą, której możesz ufać? Czy jest choć jedną osobą? Za, przeciw, karta rada. Ja powiem Ci tak, mam wrażenie, że pytasz o córkę, czy jest tą osobą, której możesz ufać, tak? Bo piszesz tutaj, mam córkę i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy jest choć jedną osobą, której mogę ufać. Mam wrażenie, że chodzi o córkę. Karty pokazują tutaj, że ona sama w sobie nie do końca będzie chciała w jakikolwiek sposób Ci zaszkodzić, ale ktoś może tą osobą sterować i na to trzeba zwracać uwagę. Bo wtedy możesz poczuć się w jakiś sposób oszukana. Ale nie z perspektywy samego działania. Tak jakby ktoś jakiś schemat w jakiś tam sposób miał powodować, ale przez osobę trzecią. Zwróć bardzo Cię proszę na to uwagę. Ściskam Cię. Idę na magiczne wrota, moi drodzy. Przypominam, będzie od tak naprawdę jutrzejszy film realizowany z nowymi kosztami, z nowym numerem SMS-u. Gdy tylko odpiszę Wam na SMS-y, dostajecie SMS-y, automatycznie magiczne wrota będą mi zmieniały numer. Joanna, czy mimo przeciwności losu uda nam się stworzyć szczęśliwy związek w 2000 roku? Joanna i ta osoba, czy
mimo przeciwności losu uda Wam się stworzyć szczęśliwy związek w 2020 roku. Pokażę karty. Czy mimo przeciwności losu uda Wam się stworzyć szczęśliwy związek w 2020 roku? Karta na dzień dobry już jakby coś zamyka. A tutaj trzeba przeboleć z jakimiś stratami. Będzie trzeba coś na poczet tego związku poświęcać. Tutaj będzie to możliwe, jeśli jesteście gotowi na poświęcenie, na walkę również samych ze sobą i trzeba zamknąć pewne historie, aby móc to realizować. Jeśli gdzieś tam to zrobicie, to może się to zrealizować, ale jest dużo pracy i trzeba coś poświęcić. Ściskam Cię. Beata, czy w tym roku spotkasz mężczyznę, z którym stworzę rodzinę i będziesz szczęśliwa? Beata, czy w tym roku spotkasz mężczyznę, z którym stworzysz rodzinę i będziesz szczęśliwa? Beata pyta, czy w tym 2020 roku spotka mężczyznę, z którym stworzy rodzinę? Pokażcie kartę. Czy w tym roku spotka mężczyznę, z którym stworzy rodzinę? I teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestię mężczyzny, z którym będziesz tworzyć rodzinę, to nie, ale to nie znaczy, że będziesz sama, bo tak mi się to tu nie pokazuje w kartach, bo w okolicach 3-4 miesięcy od dzisiaj pojawi się ktoś, kto będzie jakby osobą tajemniczą, będzie ta osoba, która będzie w jakiś tam sposób dawała sporo emocji, to później gdzieś tam się będzie rozpraszało, bo będziesz czuła się niezauważana, czy też ktoś nie będzie widział Twoich potrzeb. Pod koniec roku pojawi się również ktoś, kto w jakiś tam sposób jest doświadczony życiowo, ale gdzieś tam nie do końca czuje się spełniony jako osoba do związku, nazwijmy to docelowego, w kolejnym roku, tak, ale w tym raczej to będą historie, nazwijmy to przejściowe, niż z którą masz stworzyć rodzinę, ale w przyszłym roku tak. Pozdrawiam Cię. Tutaj. A czy będzie coś więcej ze znajomości, z jakie on ma wobec mnie plany? Ilona pyta. Czy będzie coś więcej ze znajomości z... Czy będzie coś więcej ze znajomości, z jakie on ma plany? Czy będzie coś więcej ze znajomości? Ta osoba ma dualność w życiu. Ten mężczyzna lubi być chwalony, czy to głośno przyzna, czy też nie, i lubi być pępkiem świata, ale też to jest mężczyzna, który będzie żył na dwa domy, czyli będzie miał dom z kimś, który tworzy, i jeszcze jakieś zainteresowanie, które będzie jakby też go ciągnęło, i na to trzeba się przygotować w kontaktach z tym mężczyzną. Czy będzie coś więcej ze znajomości, jeżeli chodzi o tą osobą? Mam wrażenie, że nie do końca, bo po pierwsze on w emocjach gdzieś tam nie do końca idzie jednotorowo na ten moment. Pewne rzeczy będzie chciał podcinać tutaj, ale gdzieś jakąś wartość w Twojej osobie jest widziana. Tu jakieś plotki, niepotwierdzone informacje, dopytywania gdzieś tam nie do końca są po korzyści tutaj. I karty pokazują, że Wy możecie mieć różne postrzegania świata w związku, zatem czy będzie coś więcej z tej znajomości? Na ten moment tego nie widzę. Jakie on ma plany? Raczej odcinające się niż zbliżające. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tu. Chcę wiedzieć, czemu mnie tak chamsko potraktował. No to zapytaj, kochanie, jego, dlaczego Cię tak potraktował. A najlepiej jest iść do źródła w takich historiach. A czasem jest tak, że my czegoś nie widzimy, czego jest jakby skutkiem w odwecie. Zobaczymy, co karty będą chciały Ci tu pokazać. Dlaczego Ciebie tak potraktował? Dla Ciebie tak potraktował. Pokażcie.
dlaczego Ciebie tak potraktował? Dlaczego Ciebie tak potraktował? Po pierwsze, karty pokazują czwórka mieczy, że trzeba tutaj jakby ochłonąć, a czwórka mieczy, żeby kurz opadł. Karty pokazują, że jakby jego osoba nie widziała tego, co, czy też nie zrozumiała pewnych. Czwórka kielichów bardzo często w powodach mówi, że ja czegoś jest za dużo, bądź czegoś nie zauważam, bądź odwracam się, bo coś nie do końca jakby dotarło. Ja mam wrażenie, że potraktował Cię w ten sposób poprzez jakby mylną interpretację pewnych słów, zdarzeń, bądź gdzieś tam było czegoś w jego mniemaniu za dużo. Dlatego tak może tutaj się rysować ta historia. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Ściskam Cię tu. Jak będzie wyglądało moje życie uczuciowe od stycznia do maja? Pokażcie karty. Jak będzie wyglądało życie uczuciowe od stycznia do maja? Pokażcie karty. Jak będzie wyglądało Twoje życie uczuciowe od stycznia do maja? Pokażcie karty. Klaudia, jak będzie Twoje życie uczuciowe wyglądało od stycznia do maja? W styczniu, jak to będzie wyglądało? W styczniu pokazuje się jakiś żal, jakaś pretensja, później jakaś komunikacja w Twoją stronę, co odwróci w ogóle życie emocjonalne o 180 stopni. Mogą być jakieś powroty, pojednania, bądź w emocjach gdzieś będziesz czuła się komfortowo, bardziej niż to jest teraz. W lutym pokazuje się, że poznać możesz kogoś przez osobę, którą znasz, ale gdzieś tam ta osoba w jakiś sposób może czuć takie poczucie obowiązku wobec kogoś i może nie chcieć jakby realizować się na przykład tutaj związkowo, tak? Jeżeli chodzi o kwestie marca, to tutaj jakby większych zmian nie widać, jeśli chodzi o emocje. W kwietniu uważaj na osoby, które w jakiś tam sposób mogą chcieć Cię wykorzystywać, czy też na maga, bo tutaj jest mag, czyli osoba, która kreuje rzeczywistość, ale również możesz w kwietniu poznać kogoś nowego, kto jest jakby ciągle pracujący, bądź praca jest jego życiem. Ktoś taki się tutaj jakby pokazuje. A jeżeli chodzi o kwestie maja, karty pokazują, że będziesz podejmowała decyzję, co dalej w sferze emocjonalnej. Zatem tutaj na początku jakiś żal, rozczarowanie, jakaś komunikacja, być może jakaś wiadomość, odwróci bieg spraw, jest tu pojednanie, tak? No tutaj karty też pokazują, że możesz kogoś poznać przez innego osobnika, ale ten nowy gdzieś tam się blokuje, bo jest jakieś poczucie zobowiązania wobec przeszłości bądź kogoś. Tutaj bez zmian, tu uważać na osobę, która może chcieć kreować sobie no, po swojemu pewne rzeczy. Osobę poznajesz, która gdzieś tam jest zapracowana, bądź w środowisku pracy Twojej, bądź jego, a tutaj już będziesz podejmowała decyzję, w którą stronę chcesz zmierzać, tutaj na przykład emocjonalnie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej, dalej. Czy jeszcze się do Ciebie odezwie ta osoba? Czy ta osoba się jeszcze do Ciebie odezwie? Czy ta osoba się do Ciebie jeszcze odezwie? Pokażcie karty. Czy ta osoba się do Ciebie odezwie? Czy ta osoba się do Ciebie jeszcze odezwie? Co jest za, co jest przeciw? Karta rada. A żeby mógł być kontakt, to tak jakbyś Ty miała go zainicjować, bo z jego strony na ten moment tego nie widać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. I tu kolejne pytanko. No i dlaczego się nie klikasz? A Maciu, sprawdź mi proszę, jakie są zamiary wobec mnie, wobec mojej osoby, pana o imieniu... dobrze. Marta pyta, jakie są zamiary wobec Twojej osoby, pana o imieniu... Pokażcie karty, jakie są zamiary wobec osoby Twojej.
co on ma tu w głowie. Podobasz mu się, to na pewno tutaj. A w sercu gdzieś tam chce jakby przewartościować swoje emocje, ale może w jakiś tam sposób powodować dyskomfort. Nie jest gotowy na to, aby w jakiś tam sposób to podobanie się przekuło się w coś, nazwijmy to, w komfort. Bo on jeszcze potrzebuje przewartościować sobie emocje, tak? No jest karta stop, która mówi o tym, że gdzieś tam jest jakaś ściana między wami, z jego strony przede wszystkim, żeby gdzieś tam mogło się coś realizować. Karta królowej buław bardzo często mówi o tym, że ta osoba mnie się podoba i gdzieś tam zastanawiam się, jakby było, ale dziesiątka monet bardzo często mówi o tym, że wartościuje sobie emocje, a w zamiarach jest piątka kielichów, może powodować dyskomfort jego osoba przy tobie. Zatem ostrożnie z angażowaniem się, bo jakby złych zamiarów nie widzę, ale no gdzieś tam coś nie do końca, nazwijmy to, styka. Proszę o rozkład na styczeń w sferze uczuciowej, ogólne rozłożenie na 4 tygodnie. Jeżeli chodzi o kwestię 4 tygodnie, to kładę jedną kartę na tydzień, bo jeżeli chodzi o kwestię styczeń, 4 tygodnie po 4 karty, to tylko i wyłącznie na zamówienie. To tak nie działa, bo to gdzieś tam muszę być w porządku wobec tych, którzy gdzieś tam idą. To są kwestie jakby krótkie SMS-y, to i tak w jakiś tam sposób macie większą treść poprzez słuchanie i widzenie na YouTubie, niż tutaj jest 350 znaków maksymalnie, jakie mogę zrobić. Zatem tak, rozkład na styczeń sferze uczuciowej w rozłożeniu na 4 tygodnie. Także nie, to tak nie działa, żebym ja 4 tygodnie rozkładała po 4 karty. To są tylko i wyłącznie filmiki indywidualne na zamówienie. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Styczeń 2020 w sferze uczuciowej ogólnie. W sferze uczuciowej i ogólnie. Ola. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci i czwarty. Chyba że o to ci chodziło, to super. Ale jeśli jakby każdy tydzień na 4 karty, to tylko na zamówienie. Karty pokazują tutaj, że będzie ktoś wyciągał do ciebie jakieś tutaj rękę w kwestiach emocjonalnych. W kwestiach finansowych karty pokazują: uważaj na pożyczki i na wydawanie, jeśli operujesz pieniądzem, bo może pojawić się jakiś dyskomfort. Karty też pokazują tutaj, zwróć uwagę na kwestie związane z kośćmi, mięśniami bądź stawami, żeby jakaś kontuzja się tutaj nie zarysowała, czyli uważaj, gdzie stąpasz, po prostu. Karty też pokazują tutaj w historiach emocjonalnych, po pierwsze wyciągnięcie ręki do twojej osoby, karty też pokazują jakieś takie wzburzenie emocjonalne, szarpanie się troszeczkę ze sobą, ale burzenie pewnych struktur, by móc budować już zupełnie inaczej pewne rzeczy, ale żeby to inaczej mogło się zrealizować, to ty masz popracować nad swoją wartością. Bo giermek kielichów bardzo często mówi o kompleksach, które wyciągam na zewnątrz, a one wcale nie są takie, jakie my widzimy. Zatem w historiach zawodowo-finansowych uważać na obrót pieniądza, bo mogą być gdzieś tam kłopoty, czy też żeby ci się manko nie trafiło. Jeżeli starasz się o jakieś pożyczki, kredyty do finansowania, to może gdzieś tam nie w takiej formie to się zrealizować, będzie trzeba coś zmieniać. W historiach zdrowych kościa, mięśnie, stawy uważać. W kwestiach emocjonalnych ktoś będzie wyciągał rękę w twoją stronę, będzie to też wiązało się jakimiś tutaj emocjami większymi, szarpaniem się troszkę samej ze sobą, ale żeby móc budować coś na stabilniejszych fundamentach, również warto, żebyś ty widziała siebie jako osoba pewna siebie w emocjach i szła z podniesioną głową, bo jakby kompleksowość, która być może jest widziana, może również w jakiś tam sposób być powodem tego, że na przykład nie realizujesz się związkowo, uczuciowo, tak jakbyś sobie tego życzyła. Bądź pewna siebie. Na YouTubie, czy w najbliższym czasie będzie chciał, żeby nasza relacja się rozwinęła? Czy w najbliższym czasie jego osoba będzie chciała, żeby się wasza relacja rozwinęła? Pokażcie karty. Czy w najbliższym czasie jego osoba będzie chciała, żeby się ta wasza relacja rozwinęła? Czy w najbliższym czasie
jego osoba będzie chciała, da szansę jakby tej relacji, ale historia z otoczenia mogą w jakiś ten sposób przeszkadzać, czy widzenie struktur, nazwijmy to budowania związku, troszeczkę się różnić może między wami. Spotkania nie widzę między wami, żeby się realizowało, zatem czy w najbliższym czasie jakby będzie chciał dać temu szansę, ale pozmienia się jakby ta szansa w perspektywie widzenia na przykład budowania w całokształcie, na przykład w związku, czy też rodziny, on ma związane w ogóle ręce, tak jakby nie mógł pewnych rzeczy zrealizować. Zatem tak, spotkanie, mam wrażenie, nie dojdzie do skutku, jeśli by było nawet planowane, bo coś poprzeszkadza. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tu pytanie. Anonim. Myślał choć przez chwilę o Tobie w Sylwestra. Czy jego osoba myślała choć przez chwilę o Tobie w Sylwestra? Czy jego osoba myślała choć przez chwilę o Tobie w Sylwestra? Pokażcie karty. Czy jego osoba myślała choć przez chwilę o Tobie w Sylwestra? Co jest za, co jest przeciw? Karta Rada. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam... Co jest za trójka mieczy? Ja mam wrażenie, że tak, bo trójka mieczy też gdzieś tam mówi o jakimś takiej tęsknocie, ale jakby niemożność kontaktu. No zatem mam wrażenie, że myślała jego osoba choć przez moment na temat Twojej osoby, ale jakby to myśl zaraz odtrącił. Tak to wygląda. Mam długiego SMS-ka tu mam od Ciebie. Co czuł, jeśli nie otrzymał życzeń w nowy rok? Po raz pierwszy od... Co czuł, jeśli nie otrzymał życzeń na nowy rok? Co czuł, jeśli nie otrzymał życzeń na nowy rok? Pokażcie kart. Co czuł, jeśli nie otrzymał życzeń na nowy rok? Co czuł... Wiesz co, karty pokazują, że gdzieś tam nie mam jakby czucia, które miałoby się realizować, raczej głębsze zastanowienie się nad tym, dlaczego pewne rzeczy się nie realizowały. Zastanowienie się, ale nie mam jakby czucia tutaj, które miałoby się definiować, ale ja mam wrażenie, że jakby... Nie wiem, czy nie chciałabym wychylać się przed szereg, ale karta dwójki kielichów bardzo często też mówi o jakby te życzenia finalnie i tak się zrealizują. Nie wiem, czy to z jego strony, ale one będą tutaj, bo czwórka monet nie mówi o uczuciu na zasadzie co czuł. Czwórka monet to jest takie jakby zastanowienie się o co chodzi, takie zawieszanie się na tym niż na samym czuciu. Choć karty tu pokazują, że gdzieś tam jakiś dyskomfort mimo wszystko się zarysował, ale nie powiedziałabym tutaj, nazwijmy to, że gdzieś tam jakieś emocje się mocno wybijają, to nie, ale dyskomfort, owszem, ale gdzieś tam uczucia się tu nie pokazały w całokształcie. YouTube, anonim, jak potoczą się relacje z w styczniu, pyta Ania. Obfitości w nowym roku, kochana. Dziękuję Tobie również. Obfitości, miłości i szczęścia. Ania, pokażcie karty. Jak potoczą się relacje z jego osobą? Jak się potoczą w styczniu relacje? W styczniu z... Jeśli jest data dobrze napisana, to Wy jesteście karmiczni. I to mocno karmiczni. Dobrze napisana jest data? Poczekaj. No jest tak samo, także jesteście karmiczni, to widać aż tak bardzo. Jak się potoczy w styczniu relacja z... Pierwszy tydzień jest jakaś taka bierność, może być moment zawieszenia, zastanowienia się. Tutaj nie należy stosować jakichś półprawd, podchodów, bo to nie do końca jest to. Karty pokazują, że tutaj pewne rzeczy się będą jakby zamykały, odcinały. I powiem tak, relacja w styczniu z tą osobą nie będzie definiowała jakichkolwiek zmian. Karty też proszą tutaj, żeby gdzieś tam nie stosować jakiegoś sprytu, być może półsłów,
słówek, bo to nie do końca będzie zdrowe dla, nazwijmy to, relacji. Zatem zmian nie oczekuj w relacji. Zatem jeżeli nie macie kontaktu, to ta bierność będzie. Jeżeli macie kontakt słaby, to ten słaby kontakt będzie. Jeżeli jest w kratkę, to też w kratkę będzie. Bo karta umiarkowania jest kartą zdradliwą troszkę, bo ona zatrzymuje stan, który jest obecny. Pozdrawiam Cię. Tu mam kolejne pytanko. Czy będzie chciał wytłumaczyć swoje milczenie i ewentualnie kiedy? Czy jego osoba będzie chciała wytłumaczyć swoje milczenie? Czy jego osoba będzie chciała wytłumaczyć swoje milczenie? Czy jego osoba będzie chciała wytłumaczyć swoje milczenie? Czy jego osoba będzie chciała wytłumaczyć? Będzie taka chwila, taki moment, w którym gdzieś tam będzie coś takiego się realizowało, ale ja mam wrażenie, że on troszeczkę nie do końca będzie mówił, jak jest naprawdę, bo karta maga kreuje pewne rzeczy, działa w tym kierunku, ale jakby o pewnych rzeczach nie będzie mówił, bądź uzna, że coś jest nieistotne. Zatem, czy będzie chciał wytłumaczyć? Będzie taki moment, w którym będzie coś, nazwijmy to, napomknięte, ale w jakiś tam sposób tutaj historia nie pokazuje się jakby w całości klarowna. Do roku czasu aż to się pokazuje. Pozdrawiam Cię serdecznie. I tu jest kolejne pytanko. Czy ma ukryte wiadomości, ode mnie i o, do nich wraca? Drążysz. Drążysz, moja kochana, uduszę Cię. Trochę jakby za bardzo wnikamy w jego energię, coś takiego. Odpowiem Ci na to pytanie, bo wiem, o co chodzi, ale gdzieś tam czy nie za bardzo się fokusujesz na tym temacie. Tak już nazwijmy to takie małe ostrzeżenia, że gdzieś tam za bardzo drążymy już ten temat, to znaczy Twoja osoba. Czy ma ukryte i do nich wraca? Czy on ma ukryte i do nich wraca? Czy ma ukryte i do nich wraca? Co jest za, co ma, co jest naprzeciw? Karta rada. Najprawdopodobniej coś jest takiego, bo mag też ukrywa jak najbardziej i może czasem do tego wracać. Ale mam wrażenie, że te powroty nie do końca są świadome. Okej. Już nie pominęła jakiegoś. Czy w środę była powodem. Czy byłaś powodem? Mogłaś być, bo jest karta tak. Mogłaś ty być. I chyba ostatnie pytanko od ciebie. Czy dojdzie między nami do. Nie określiłaś ram czasowych, zatem to może być, wiesz jak. Czy dojdzie między wami do... Czy dojdzie między wami do... Co jest za? Na tą chwilę nie widzę tego, żeby to się realizowało. Karta ósemki kielichów mówi, że gdzieś tam to nie tędy droga. Nie widzę tego, żeby do tego doszło bez zmian w schematach zachowań. Nie widzę tego. I co dziwne, to mi się ty pokazujesz w odwrocie od tego stanu. Może cię zaskoczyłam, ale no coś takiego się tu pokazało. Ściskam cię. To nie jest na YouTube, zaraz będę to odpowiadać na to. Okej. Wszelkie pomyślności w nowym roku, pozdrawiam Bożenka, dziękuję. Proszę horoskop od 2 do 12 stycznia. Pokażcie karty.
od 2 do 12 stycznia. Pokażcie karty, Bożena. Horoskop od 2 do 12 stycznia. Od 2 do 12 stycznia. Pokażcie karty. Od 2 do 12 stycznia. Pokażcie karty. Od 2 do 12 stycznia. Bożenka. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię od 2 do 12 stycznia, karty pokazują, żeby uważać na jakieś podróże bądź środki komunikacji, też transportu, bo mogą gdzieś tam powodować jakieś spowolnienie. Karty też pokazują tutaj jakieś lęki i obawy, które się mogą jakby przy Tobie pojawiać, ale będzie te lęki i obawy generowała jakaś osoba, ale również możesz chcieć komunikować się z kimś na temat, nie wiem, jakichś obaw, czy coś będziesz chciała po prostu wyjaśnić. Karty pokazują tutaj, że jakaś szansa zostanie, nazwijmy to, odtrącona czy też rzucona, nie wiem, będziesz kogoś o coś prosić i ktoś nie do końca w jakiś tam sposób będzie tutaj to, nazwijmy to, podejmował w cudzysłowie rękawice, tak? Karty też pokazują, żebyś uważała, jeżeli pracujesz na kontrolę, bo jakaś kobieta czy osoba, nazwijmy to, urzędowa i na sprawy urzędowe warto zwracać uwagę, bo poprzez właśnie jej działania, tej osoby urzędowej, możesz poczuć się, nazwijmy to, oszukana bądź nie do końca uczciwie potraktowana. Karty też pokazują, że masz w swoim otoczeniu jakąś kobietę, jest ona w postaci królowej buław, która w jakiś ten sposób może coś ukrywać w aspekcie, nie wiem, czy to kursu, umowy, coś przy papierkach i z papierem w tle. Zatem jeżeli by to było na przykład czynnik zawodowy, że ktoś Ci podpowiada coś, to sprawdź, co podpisujesz, patrz na to, co, nie wiem, to może być na przykład pani kurier, którą widzisz co jakiś czas i ją znasz i też w jakiś ten sposób ona nieświadomie może gdzieś tam coś takiego spowodować. Być może to jest osoba z otoczenia, która Ci proponuje, nie wiem, kurs, szkolenie, coś do szkoły i tak dalej, do pracy i gdzieś tam nie do końca to się realizuje tak, jakbyś chciała. Na końcu, czyli 12, warto pomóc sobie szczęściu, bo jest koło fortuny, a koło fortuny bardzo często prosi o to, żeby pomagać zdarzeniom w szczęściu. Zatem tak to się realizuje u Ciebie w tym czasie. Mam nadzieję, że te informacje są dla Ciebie konkretne i będziesz wiedziała, jak uniknąć tym, które nie do końca wypadły w korzyści. Tutaj dalej. YouTube, witam. Planujemy starać się o... czy widać przy Was ciążę? Jeśli tak, to w jakim czasie? Pokażcie karty. Czy widać przy Was ciążę? Pokażcie karty. Czy widać przy Was ciążę? Pokażcie karty. Czy widać przy Was ciążę? Jeśli będziecie planowali to oboje, to do jesieni może być ciąża. Okej. I tu. Czy nasza relacja przejdzie w związek? Aleksandra pyta. Czy wasza relacja przejdzie w związek? 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 Czy wasza relacja... Pokazuje mi się tu historia romansowa i tylko romansowa, jeśli już, bo możecie mieć jakby troszeczkę inne patrzenie na związek jako taki. Karta rycerza była bardzo często mówi o ulotności, co pomoże, gdzieś tam jest ta historia romansowa, to co nieuniknione, że w jakiś tam sposób może to dać Wam takie trochę oderwanie od rzeczywistości, a finalnie przy Tobie może się pojawić ktoś inny. Zatem romans, a co i owszem, związek, no bez zmian w schematach niestety nie. O, kolejne pytanko. Anonim. Witam ponownie. Witam serdecznie. Proszę o horoskop ogólny na pierwszy kwartał roku. Praca...
Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję serdecznie i też pozdrawiam. Pokażcie karty. Horoskop ogólny na pierwszy kwartał tego roku. Pokażcie karty. Pokażcie karty. A tutaj. Jeżeli chodzi o styczeń, karty pokazują, że będzie trzeba pokonać wiele przeszkód. Na wiele rzeczy będzie trzeba się w cudzysłowie zgodzić i wykazywać się ogólną cierpliwością, tak? W finansach mogą one gdzieś tam wolno spływać, tak podpowiem. Warto zwracać uwagę na emocje, bo one mogą być złym doradcą, tak? Tutaj i pod koniec stycznia jakiś dyskomfort mi się tu pokazuje. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj dalszych jakby dalszych historii, momencik. Tak, jeżeli chodzi o luty, karty pokazują tutaj jakieś możliwe dofinansowania, być może gdzieś tam jakaś historia na przykład zmiany pracy, może się coś takiego jak najbardziej zarysować, ale ta zmiana pracy będzie wynikową jakby czegoś, co już gdzieś albo było aplikowane, albo coś się kiedyś tam Pan starał. W każdym razie coś takiego się rysuje i finanse mi się tu bardzo fajnie jakby też pokazują. Praca zdalna, być może jakaś historia online, aplikacja online. Zatem tak mi się to tu rysuje. I tak, nowa historia zarobkowania, inwestowanie właśnie w jakieś nowe tutaj sytuacje i poprawa prestiżu i komfortu finansowego. Styczeń może być taki sobie, nawet trudniejszy, ale jeżeli chodzi o luty i marzec, to już naprawdę bardzo fajnie. Zatem działać, 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 proszę Pana, bo gdzieś tam te działania przyniosą wymierny skutek. Zmiana pracy również może się rysować i gdy nastąpiła zmiana pracy, to w niej również będą jeszcze generowane zmiany ku komforcie. Być może będziecie powracali do jakiejś rozmowy, która była, bądź upomni się jeszcze ktoś, na przykład gdzie Pan już aplikował, tak? Inwestycje szeroko pojęte w okolicach marca również się rysują. Zatem tak, nowa ścieżka finansowo-zawodowa, zatem no, ale to od lutego. Pozdrawiam serdecznie. Okej, i tu jest kolejne pytanko na YouTube. Czy podjęcie pracy w będzie dobrą decyzją, czy lepiej poszukać czegoś bliżej? Pyta Karolinka. Dobra, Karolina. Czy podjęcie pracy w będzie dobrą decyzją? Czy podjęcie pracy w tej miejscowości będzie dla Ciebie dobrą decyzją? Pokażcie karty. Czy podjęcie pracy w będzie dla Ciebie dobrą decyzją? Czy podjęcie pracy w będzie dla Ciebie dobrą decyzją? Czy podjęcie pracy w tym miejscu będzie dla Ciebie dobrą decyzją? Jeżeli chodzi o kwestię tej decyzji, karty pokazują tutaj, że to miejsce może wygenerować tutaj nazwijmy to dobre towarzystwo, czy też w jakiś tam sposób inaczej powiem. To miejsce może dać Ci dobrą pracę, jak najbardziej, ale z ludźmi nie do końca jakby będziesz umiała się dogadać, tak jakby, jakbyś uważała, że ludzie mają maski na twarzy i że nie do końca są tacy, jacy są faktycznie. I karty tutaj pokazują, że jeżeli będziesz asertywna, to gdzieś tam znajdziesz pracę, ale ja mam wrażenie, że bliżej. Bo to miejsce może Ci dawać w jakiś tam sposób otoczenie w cudzysłowie ważnych ludzi, ale oni zakładają maski i nie do końca Ci się to podoba. Zatem nie do końca jest to na tak, ale jeśli będziesz jakby asertywna i będziesz ceniła swoje możliwości, znajdziesz coś bliżej. Powodzonka Ci życzę. Okej, i na dzisiaj ostatnie pytanie. Kasia, rozkład od 6 do 19 stycznia. Kasia, rozkład od 6 do 19 stycznia. Kasia, rozkład od 6 do 19 stycznia. Pokażcie karty. Od 6 do 19 stycznia. Pokażcie karty. Rozkład od 6 do 19 stycznia. Czyli tak, od 6 do 12
i od 13 do 19. I teraz tak, karty pokazują tutaj, że mogą być jakieś działania w aspekcie budowania sobie komfortu, jakiegoś bezpieczeństwa, być może coś w domu, przy domu związane. Karta też pokazuje jakąś bierność przyjaciół, bierność w otoczeniu, być może ktoś potrzebuje kontaktu, ale również mogą się jakieś spotkania przesuwać i warto wykazywać się inicjatywą, bo jeśli się czeka, to się można nie doczekać i gdzieś tam możesz znaleźć kogoś również przy inicjatywie, na kim będziesz mogła polegać w tymże czasie. Jeżeli masz dzieci, to też karty pokazują, że wszystkie sytuacje z dziećmi w tle się unormują. Jeżeli chodzi o drugi tydzień, jakaś walka mi się pokazuje, jakieś udowodnienie swojej racji, czy to w historiach rodowych, rodzinnych, czy przy nieruchomościach również. Karty pokazują, że będziesz odchodziła od jakiegoś miejsca na poczet nowego, bardziej komfortowego. Zatem tak mi się to tu rysuje. W historiach zdrowotnych zwróć uwagę na sprawy kobiece, ale również i jakby w drugiej części ciśnienie, bo mi się ono tutaj pokazuje, ale ciśnienie może być wynikiem na przykład stresu, zatem to też się to tak może pokazać. Zatem tyle na ten moment w aspekcie tych dwóch tygodni. I chyba to było ostatnie pytanko na dzisiaj. Tak. Zatem, moi drodzy, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkim raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze w tym nowym 2020 roku. My widzimy się jutro. Dzisiaj live'a pogadankowego nie będzie i będę rezygnowała z tych live'ów pogadankowych czwartkowych ze względu na to, że jak robię coś dla Was w te czwartki, na przykład tak jak jest numer domu i tak dalej, to później dostaję milion komentarzy, które usuwam, że się rozlekam, że bez sensu to jest przeciągane i na tyle jest dużo tego, że stwierdziłam, że wolę Wam nagrać coś konkretnego i puścić Wam to o 17, a live czwartkowe, pogadankowe będą w momencie, kiedy będę chciała, nie wiem, Wam na przykład coś obliczać, coś, co będzie dla Was stricte i dla tych osób, które będą aktywne na czasie, a później będę po prostu usuwała ten live, bo to będą informacje, które Wy dostaniecie i tak do tego będę podchodzić. Zatem na ten moment Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ściskam Was, całuję, pa, pa!